Cześć, witam Was w teście auta używanego, a tym razem w Fordzie Fiesta 6 generacji. Zacznę od praktyczności. Jeżeli chodzi o praktyczność tego auta, to jest tu całkiem duży schowek, za to plus. Jest tu też takie korytko, które znajduje się też po stronie pasażera. Można tu coś włożyć, nie wiem jak to zachowuje się w trakcie hamowania, więc tym może być różnie. Tu jest kolejne korytko, w którym możecie położyć dokumenty. Po lewej stronie macie schowek, taki mały, ale też przydatny. Kieszenie w drzwiach są raczej symbolicznej wielkości i mają małe cup holdery. Fotele są wygodne, dobrze trzymają na boki, no ale oczywiście siedzisko mogą być troszeczkę dłuższe, ale tak naprawdę odczujecie to dopiero w dłuższej trasie. Przy jeździe miejskiej w zupełności są wystarczające. Dużym plusem auta jest spasowanie elementów deski rozdzielczej. Jak ponaciskacie sobie te plastiki, zwłaszcza konsoli centralnej, to zobaczycie, że no może jakieś tam bardzo, bardzo minimalne trzaski czasami się pojawiają tutaj na dole, ale wyżej jest naprawdę ok. No i za to należy się auto duży plus. Materiały użyte do wykończenia wnętrza, pomimo tego bardzo dobrego spasowania, są średniej jakości, no ale to jest tak naprawdę typowa cecha większości aut tego segmentu. No i nie ma co wymagać za dużo, w końcu to auto miejskie, ma być tanie. Samochód ma stosunkowo precyzyjny układ kierowniczy, za to duży plus. Jeżeli chodzi o zawieszenie, no to z przodu są to kolumny McPhersona, z tyłu jest belka skrętna. Samochód zapewnia dobry kompromis pomiędzy komfortem a sportem, ale raczej w stronę komfortu. Choć oczywiście jak wejdziecie szybko w zakręt, to poczujecie się pewnie w tym aucie. No jedyny mankament jest taki, że zawieszenie pracuje dość głośno, no ale całkiem dobrze wybiera dziury. Pod maską auta, którym jadę, pracuje silnik 1.4. Na papierze przyspieszenie do 100 na godzinę nie wygląda w tym przypadku zbyt dobrze, no bo jest to 15 sekund, ale uwierzcie mi, że naprawdę ten silnik zapewnia przyzwoitą dynamikę. Bez problemu wyprzedzicie tira w trasie, czy jeżeli chodzi o jakieś tam, powiedzmy, dynamiczne przyspieszenie, nawet powyżej 100 na godzinę, samochód na autostradzie naprawdę dobrze się zbiera. Nie ma tego, co w przypadku mniejszych niektórych jednostek benzynowych, że powyżej 100 na godzinę już silnik wyraźnie się męczy. Tu możecie jechać ponad 100 i naprawdę nie będzie z tym najmniejszego problemu. Fiesta może pochwalić się też dobrą widocznością zarówno do przodu, jak i do tyłu, dzięki czemu zaparkowanie autem w mieście nie będzie stanowiło jakiegoś większego problemu. W tym odcinku to już wszystko. Ja zachęcam Was oczywiście do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę, do komentowania i oczywiście do polubienia mojego profilu na Facebooku. Cześć! Za użyczenie auta do testu dziękuję firmie Auto Renault.